Działa! Tylko trzeba głosić. Nazywam się Krzysio Leszczyński. No tak mnie teraz, tam z tyłu? Nie. Nie. Ale wy wiecie, jak się nazywam. Pracuję w Centrum Astronomicznych Mikołaja Kopernika w Warszawie. Nie byli z Centrum Nauki Kopernik. I jestem członkiem, założycielem klubu. Za to wszystkich przepraszam. A, bo to trzeba w tę taką bardziej niższą część mikrofonu mówić. Było bardzo dużo prelekcji o gicie. Bardzo dużo. Praktycznie na każdej konferencji była. I to, co... Ja nie jestem żadnym zaawansowanym użytkownikiem gita. Używam go po prostu tak codziennie jako narzędzie. Ale to co bym chciał, to bym to pójść tak nie tylko powiedzieć, jak się go używa, tylko co można z nim zrobić, co mi się udało zrobić. Może wspólnie na mnie nakrzyczycie, dlaczego jestem głupek. Żeby nie było zupełnie dla niepoczątkujących, to najbliższe 2 minuty sobie poświęcimy wprowadzeniu, ale to będzie naprawdę bardzo mało. Kto używa Gita, to widać. No, używa Git, używa Linux Kernel, mnóstwo innych fajnych projektów. Zupełnie na końcu dałem nieskromnie pingwinaria, które co prawda się mają nijak do tych projektów, które tu są, ale są nasze, były nasze. Dla początkujących teraz, jak ktoś chce zainstalować, to po pierwsze, jeżeli ma Linuxa, to prawdopodobnie już ma, o ile ma popularną dystrybucję. Jeżeli ma niepopularną dystrybucję, to sobie ze strony git-scm.com może skompilować. A jeżeli ma Windows lub macOS, to również na tej stronie są fajne linki, skąd sobie można pobrać binaria i pakiety. Pracę to na przykładzie na naszej książeczce pingwinariowej robimy w ten sposób, że jeżeli jesteśmy autorem artykułu do pingwinariów, to możemy działać tak. Znaczy, tak, gdzie zadziałał tylko jeden z autorów, ale na narzędzie zostało zrobione, więc i takie przedstawię. Najpierw sobie klonujemy taki fajny adres. Powinien być zastawiony na stronie pingwinaria linux.pl i też tam można go stamtąd ściągnąć, ale podaję ten, ponieważ ten na pingwinaria jest po prostu dłuższy, żeby się na slajdzie nie zmieścił. Jak sobie wejdziemy do katalogu, to możemy zrobić edycję pliku, na przykład napisać wspaniały artykuł, a następnie sformatować patch. No i coś z tym patchem zrobić, na przykład go wysłać do redakcji. Tak się... Jeżeli z kolei jesteśmy redaktorem albo jesteśmy autorem, który coś tam chce wprowadzić, to na ogół nie grzebiemy w głównym źródełku, tylko robimy sobie rozgałęzienie, czyli branch. Następnie robimy mnóstwo w tym branchu zmian, ile wlezie. Wchodzimy znowu do głównego drzewa, które akurat się nazywa master, można je nazwać inaczej, ale standardowo git zakłada master, no i można sobie merżnąć. Jeżeli ktoś nie chce merżować, może również rebase'nąć, ale polecenie rebase'a nie będziemy omawiać, należy bardzo, bardzo dokładnie przeczytać manual, a najlepiej zrobić na jakiejś kopii najpierw, bo nie jeden już sobie popsuł archiwum rebase'em. Na końcu dobrze jest, jeżeli jakieś milowe kroki w naszym archiwum sobie oznacznikować. Znacznikujemy polecenie tag,
tak minus S podpisuje naszym gitem kryptograficznym. O ile tak, takowy w gicie zdefiniowaliśmy, jeżeli nie zdefiniowaliśmy, to git nas na pewno okrzyczy i przy okazji w tym okrzyczeniu powie, jak to zdefiniować, więc za którymś razem się uda. To było wprowadzenie dla porządkujących. Teraz, jak git działa? Git zakłada, git w odróżnieniu od takich systemów jak Subversion albo CVS, kopiuje projekt wraz z całą jego historią. Czyli jeżeli na przykład pierwszy z brzegu weźmiemy Linux kernel, to pociągniemy całe ileś tam, nie wiem, czy kilka, czy kilkanaście lat kernela 2.6, który do gita został przeniesiony. Czyli będziemy mogli oglądać sobie wszystkie zmiany, przynajmniej wszystkie zmiany, które zostały wrzucone do katalogu głównego, czyli jak to się ładnie po polsku mówi, komitnięte. Tam w Linux, w kernelu Linuxa mamy jeszcze bracze. 1 milion użytkowników. Spodziewałem się tego pytania. Pytanie było, ile milionów plików liczy archiwum Linux kernela? Nie mam pojęcia. To jest bardzo prawidłowa odpowiedź. Przynajmniej nie kłamiesz. Ale idzie to ściągnąć na laptopa małego. Znaczy mi się to zdarzyło, nie jest to zbyt szybkie, ale idzie to zrobić. Każda kolejna zmiana, czyli zrobienie git z poleceniem pull, to już ma naprawdę mało tego. Git trzyma wszystko w jednym katalogu .git, który jest w katalogu głównym naszego projektu, czyli nie w podkatalogach, tylko w katalogu głównym. Tu też jest różnica między systemami Subversion i CVS. CVS tak dawno nie używałem, że aż zapomniałem, ale Subversion wiem, że trzyma w każdym z podkatalogów. Natomiast za to nie trzyma kopii, tylko trzyma tylko znaczniki tam. W tym katalogu są podkatalogi, na przykład branches, które zawiera wskaźniki do naszych gałązek. Config, który zawiera parę ciekawych plików. Description jest po prostu nazwą, jest plikiem tekstowym, który możemy sobie jakoś ciekawie wypełnić. Hooks zawiera skrypty wykonywalne, które są wykonywane przy różnych okazjach. Najważniejszym katalogiem jest katalog Objects, który zawiera takie fajne pliki. Każdy plik to jest nic innego jak SHA1 jego własnej zawartości, poza być może nagłówkiem, czego nie sprawdziłem. W każdym razie wszystkie pliki są... Obiektem jest zawartość pliku, obiektem jest nazwa pliku, obiektem jest katalog z listą plików, wszystko jest obiektem. I takie obiekty są wrzucane. W związku z tym, jeżeli mamy dwa katalogi git, to w najgorszym wypadku moglibyśmy im zrobić wspólny katalog objects. Nie sugeruję, żeby takie eksperymenty robić. Jeżeli mamy katalogi git, jeżeli mamy po prostu dwa projekty git, ale według tego, co mówi teoria, o ile byśmy nie wdepnęli w sytuację, kiedy dwa pliki mają ten sam SKA1, wydaje mi się, że SKA1 złamany jeszcze nie jest, prawda? Algorytm. Jeszcze nie, więc... Znaczy, jest udowodnione, że jest do złamania, ale praktycznie go jeszcze nikt nie złamał.
Wobec tego, jeżeli byśmy sobie popsuli w ten sposób projekt, to może projekt mamy popsuty, ale na pewno jakąś nagrodę firmy RSA zdobędziemy. Lub innej organizacji, która takie nagrody radośnie rozdaje za złamanie czeksum różnych. Ta cecha oznacza również, że gita bardzo łatwo sklonować, ponieważ zrobienie, jeżeli mamy na serwerze dwa katalogi, to zrobienie cp-rl katalogu objects jeden na drugi bardzo ładnie nam sklonuje projekt w czasie pojedynczych sekund, nawet jak to jest projekt typu Linux kernel. Zaś z całego katalogu nie trzeba będzie kopiować. Pliki są wyłącznie do tego katalogu wrzucane, nigdy nie są z niego ani kasowane, tutaj kłamie, bo bardzo rzadko czasami są. Natomiast na pewno nie są zmieniane. One nie mogą być zmienione, ponieważ ich nazwa jest ich jednoznacznie identyfikuje ich zawartość. Podobnie, znaczy tak jednoznacznie jak suma SKA1. No i teraz są. Teraz szybkość. Jeżeli mamy gita, który ma kilka tych rozgałęzień, to też każde rozgałęzienie to jest po prostu każde rozgałęzienie, każdy tag i każdy tak zwany head, czyli taki specjalny znacznik, który jest ostatnia zmiana w danym rozgałęzieniu, każdy wskazuje na po prostu jakiegoś bloba. Blob, czyli coś identyfikowane sumą SKA1. Czyli jeżeli chcemy to zmieniać, to jest to dosłownie zmiana atomiczna. No i ostatnia fajna cecha, która mi się bardzo podoba, to jest kryptograficzne podpisywanie. Możemy, każdy punkt historii Gita, historii projektu, możemy oznaczyć sobie jakoś. To się nazywa tag. I to nieważne, czy to jest w gałęzi głównej, eksperymentalnej, czy jakiejkolwiek innej, w każdej z tym możemy oznaczyć. Jeżeli jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu zmian, które poczyniliśmy, możemy się pod tymi zmianami podpisać, a nawet je opisać. Minus A to znaczy annotate, minus S to znaczy sign. I wówczas git nas, o ile go skonfigurowaliśmy prawidłowo, poprosi o klucz GPG, jeśli przedtem powiedziałem SSH, to przepraszam. I nasz commit zostanie podpisany. Zauważmy przy tym, że podpisujemy wyłącznie commity, czyli listę plików wraz z ich wskaźnikami do blobów, czyli do zawartości, a nie podpisujemy zawartości plików. Dlaczego? Mianowicie nie musimy podpisywać zawartości plików, bo i po co? Skoro coś ma jakąś checksumę i zbiór tych checksum ma checksumę i zbiór tych zbiorów checksum ma też checksumę i na końcu jest tym naszym tagiem, powinniśmy tam iteracjach, to wówczas, jeżeli podpiszemy tylko ten tag, to mamy podpisane w zasadzie wszystko. A zaoszczędzamy na podpisywaniu być może megabajtów, set megabajtów danych, jak w przypadku Linux kernela. No i Toolkit Design. Toolkit Design to jest w Gicie cecha, która charakteryzuje każde dobre, małe narzędzie Unixowe, czyli jest podzielony na wiele programików, podobnie jak Core Toolsy, które każda robi jedną rzecz za to dobrze. W Gicie jest tych programików bardzo, bardzo dużo. Na pewno by się nie zmieściły na slajdzie, więc je pokażę tak po prostu. Ups. One są. Widzimy, że jest ich bardzo, bardzo
bardzo dużo. Jeżeli chcemy używać sobie Gita, to i nie mamy ochoty robić tego, o czym zaraz będziemy mówić, czyli robić ze własnego serwera, to możemy skorzystać z jednego z 15 serwerów. Najważniejszy to jest oczywiście github.com, a najbardziej chyba egzotyczne zastosowanie to jest po prostu Dropbox. Gita se można używać tak, że sobie go wrzucamy do naszego Dropboxa, dzielimy się tym z Dropboxem, tym kawałkiem z osobami, które chcemy, i mamy pięknie rozczłonkowanego Gita. Ja to próbowałem robić i od razu mówię, że to jest w sposób egzotyczny i ja bym, znaczy bym się bał, że może nie zadziałać. W szczególności może nie zadziałać, jeżeli ja postanowię zrobić gałąź test i Zbycho, z którym się podzieliłem, postanowi zrobić gałąź test i te gałęzie nie będą takie same. To podejrzewam, że będzie wielka katastrofa. Ale takie eksperymenty były, więc ktoś może sobie i tak używać Gita. Jeżeli my... No dobrze, ale mamy tego Gita i nie chcemy używać GitHubów, tylko chcemy sobie zrobić własny serwer. Co potrzebujemy? Otóż potrzebujemy, żeby nasz Git był read-only dla świata, potrzebujemy najgłupszy możliwy serwer HTTP. Na przykład Apache. Albo jakiś inny, którego nie lubimy. No, oprócz tego powinniśmy mieć dostęp do tego serwera jakoś, na przykład przez SSH, zakładając, że na nim nie pracujemy, bo to już byłaby bardzo egzotyczna sytuacja. No i na nim musi być zainstalowany Git, ale jak powiedziałem, Git jest programem malutkim, nie wymaga żadnych... Czy ktoś próbował skompilować kiedyś Subversion w dawnych czasach? To? Łatwo było? Subversion? To jest na ubiegłego Subversion. 4 dni. 4 dni? Tak. Kto to więcej? Ja pamiętam, że ja po 2 tygodniach sobie dałem spokój, bo ono Subversion wymagało biblioteki Neon, która z kolei była zupełnie niekompatybilna z tym z web serwerem, który wtedy używałem, i no i się nie dało. A biblioteka Neon ma bardzo miłą cechę, mianowicie nie daje się skompilować statycznie. Nie i koniec. Jeżeli zaś chcemy troszkę bardziej, zaraz do web serwera wrócimy, natomiast jeżeli chcemy zrobić bardziej coś z większą kontrolą nad użytkownikami, no to można zrobić Gitolite. Otóż Gitolite się, bo to jest taki też mały program, który można zainstalować, on to na swoim własnym koncie, czego nie polecam, ale można. Albo można zainstalować na specjalnym koncie gitowym, jak u nas się to konto nazywa Gitolite. Albo można dla grupy projektów poinstalować różne. Jest to wszystko do zrobienia. I co najśmieszniejsze, ten program się zarządza również Gitem. Mianowicie, jeżeli... Słychać mnie? Pewnie nie. Słychać mnie. Wezmę sobie to, skasuję teraz. I teraz sklonujemy. Sklonuję sobie sam. Mam nadzieję, że sieć jeszcze mam. O, mam sieć, super. To przy okazji było nic innego, tylko przykład klonowania Gita, tylko nie po protokole HTTP, tylko po SSH. Wchodzę sobie do katalogu.
mam katalog, mam dwa katalogi. Jeden zawiera tylko jeden plik. Może jak go pokażę w Emaxie, to w Emaxie będzie bardziej. To jest plik, który zawiera repozytoria. Grupa GTW, czyli grupa trzymająca władzę, to są administratorzy i oni zawiadują repozytorium Vitalite admin. Poza tym mamy różne projekty. Mamy projekt przerabiania na karty graficzne przebiegów gwiazdowych. To jest tak zwany projekt Tatry. Podejrzewam, że nikt o nim nie słyszał, ja w zasadzie też mało, więc nie będę na tym się rozkliwiał. Ale możemy sobie zrobić, ile użytkowników chcemy. Kim jest użytkownik w Gitolite? Otóż w Gitolite użytkownik to znaczy klucz SSH. Przepraszam, nie tutaj. Mianowicie w katalogu KIR mamy użytkownik, małpka, cokolwiek, jeżeli użytkownik ma kilka kluczy, kropka pub. I to są po prostu klucze SSH. Jeżeli stworzymy nowy, jeżeli w ten plik tak spaczujemy, że stworzymy nowy katalog w tym pliku konfiguracyjnym oraz dołączymy użytkownika, to wykonanie commit i push spowoduje uruchomienie po stronie Gitolite'a wrednego skryptu, który nam sprawdzi, czy te klucze mają sens, czy nie mają sensu i albo nas nakrzyczy, albo przyjmie takiego commita. Możemy również zrobić, jeżeli chcemy jakiś projekt zakończyć, możemy po prostu wrócić do wersji poprzedniej. Ci projekt zostanie odłożony na półkę, a jeżeli naprawdę go skasujemy, czyli skasujemy ten kawałek historii, czyli wykonamy rebase, to projekt zostanie skasowany naprawdę. Nie wiem, co się stanie, jeżeli spróbujemy zbranczować projekty, żeby projekt w różnych gałęziach miał różne uprawnienia, ale podejrzewam, że będzie koniec świata, więc nie będę tego próbował nawet robić. W każdym razie Gitlite jest przyjemny, łatwo się instaluje i potem możemy używać dla konkretnych osób, możemy przez SSH Gita używać. No dobrze, ale chcielibyśmy mieć jakieś wygodne narzędzie przez przeglądarkę. No i jest takie narzędzie, się nazywa Cegit. W przypadku pinbinariów, książeczki pinbinariowej, to ten, jeżeli otworzymy przeglądarką, dokładnie ten sam URL, który otwieraliśmy gitem, to otrzymamy taki obrazek. Za niego odpowiada program Cegit. Są różne szkoły, jak go implementować. Ja pokażę, jak ja to zrobiłem, chociaż nie jestem pewien, czy to jest tak, jak się powinno to robić, ale ja to tak zrobiłem i to tak działa. Mianowicie jest to Apache. Prawidłowa metoda to jest zrobienie, że directory index to jest program cegit.cgi. To jest program napisany w C, więc on bardzo sprawdza, jest programem CGI-owym, więc się przy każdym otworzeniu strony na nowo uruchamia, ale jest to program w C, więc się uruchamia bardzo, bardzo szybciutko. Tylko że problem w tym, że tak uznałem,
że w przypadku dużych projektów to będzie bardzo ciężko działać, jeżeli serwer nam będzie ciągnął pliki. Na próbę wrzuciłem właśnie Linux kernel, no i się mi serwer z lekka przywiesił, ponieważ próba sklonowania tych właśnie nie wiem ilu plików, ale być może milionów, wywoływała miliony razy ten problem. Przyznam, że serwer nie był tym zachwycony. Przeżył? Skończył? Nie takie problemy żeśmy ze szwagrem w 45. po pijaku. Dobry klasa. Pomyślałem, że można to zrobić inaczej, mianowicie serwer. Git potrzebuje tak naprawdę te bloby. On potrzebuje bloby i niewiele więcej. Bloby są zwykłymi plikami, one są bez żadnej interpretacji dawane. No to po jasną anielkę one mają przechodzić przez jakiś program, choćby jak najszybszy. Dlatego zrobiłem to troszkę inaczej, mianowicie stwierdziłem, że ten directory index to sobie możemy wsadzić, a serwer będzie się zwracał do tego programu cgit. Cgit jest takim programem, który można sobie ściągnąć po prostu. On jest, z tego co wiem, nie jest zapaczkowany w popularnych dystrybucjach, ale no, przez szacunek dla nas nie będę mówił, że się go rozpakowuje, robi się configure, potem make, potem make install i tak dalej. Powiem tylko, że rozsądnie jest go skompilować statycznie, ponieważ on zawiera dużo, dużo biblioteczek, a tak naprawdę te biblioteczki będą używane tylko raz, więc po co to robić. Wobec tego mamy program, który mamy Apache'ego, który generalnie wszystko chętnie da, no chyba, że czegoś nie będzie wiedział, czyli będzie miał błąd 404. No i żeby powiedziałem, że ten program jest bardzo szybki, no to należy go spowolnić. Skoro jest bardzo szybki, to nie powinien tak znowu szybko działać. Więc należy mu napisać rapera. I takiego rapera byłem łaskaw stworzyć. I znowu, może ktoś powie, że to bez sensu robić taką metodą, to wtedy chętnie usłyszę, jak to się powinno robić. Pytanie do organizatorów, ile mam czasu, bo się zmieniła agenda. 15.43 jest w tej chwili. Wiem, która jest godzina, bo mam wedle, ale dobra. Mianowicie skrypt, który obsługuje błąd 404 albo 403, dostaje oryginalną ścieżkę w przypadku Apache'ego z takim prefiksem redirect. Więc trzeba to ładnie pobrać wszystko, dodać zmienną z CGI config, ponieważ tylko taką program potrzebuje, no i następnie go wykonać. Pewnie gdybym to napisał analog tego w C, byłoby szybciej, ale zaraz zobaczymy, że to nie musi być wcale szybciej, ponieważ ten program nie będzie często wykonywany. 15 minut, super. To zaraz przejdziemy do pytań. Otóż wynik tego programu jest tutaj. Jeżeli chcemy sobie na przykład zobaczyć, co poszło do druku dokładnie, no to możemy sobie kliknąć. Możemy zobaczyć, że to, co jest do druku, było podpisane kryptograficznie. A nawet możemy poprosić o wersję TargZ z tego. Nie będę prosił z tego powodu, nie dlatego, żeby mi ten program nie dał, tylko to będzie około 8 mega, a sieć mamy jaką mamy. Wobec tego, oczywiście w samym systemie Git, system Git nie umie robić TargZ-ów, ale ponieważ nie umie, no to błąd 404, ten program go przejmie i zrobi. Jedną rzecz trzeba było koniecznie mu napisać. Trzeba było mu napisać, że ma status 200. Z tego powodu, że program, jeżeli dostanie status 404, to podłącznie z tym statusem 404 tą stronę zrenderuje.
to nie będzie jakoś coś złego, nawet wręcz można tak zostawić i wtedy za darmo mamy to, że nam przeglądarki, a czy wyszukiwarki typu Google nie będą nam tych wszystkich gitów przeglądać, co generalnie powinno nas cieszyć, no ale czasami w niektórych przeglądarkach wyskakują jakieś okienka albo coś takiego, jak błąd 404. Więc należy dać status 200. Jeżeli naprawdę będzie jakiś straszny błąd, to CEGIT zmieni sobie ten status, więc spoko. Wobec tego, jeżeli mamy sobie SSH, na którym sobie jakiś redaktor posługuje się do wrzucania plików, mamy te pliki po prostu wyeksportowane, te bloby przez HTTP plus CEGIT, no to w zasadzie mamy wszystko. To znaczy wszystko mamy prawie. Mianowicie przed każdym pushem należałoby robić git update server info. Dlaczego? Ponieważ powiedziałem przed chwilą, że git potrzebuje wyłącznie głupiego serwera HTTP. Otóż jest to prawie prawda. Potrzebuje jeszcze mieć kilka wskaźników, dosłownie kilka plików dorobionych w środku, żeby wiedział, które pliki ściągać. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego w samym gicie przy każdym komicie tego nie robi się automatycznie, ale z jakiegoś powodu się nie robi. To będzie nam służyło jako ilustracja do mechanizmu zwanego haczykami, hooksami. Otóż w katalogu git są takie skrypty. One oryginalnie mają dopisane .sample i dokumentację w środku, które są wykonywane na różnych etapach operacji gita. Na przykład przed zaktualizowaniem z repozytorium, po zaktualizowaniu z repozytorium, przed otrzymaniem patcha. Ja akurat zmieniłem u nas tylko ten post update i dopisałem tam po prostu exegit update server info i to wystarczy. To wystarczy całkowicie. Więc jak to zrobić, to jeszcze raz, jeżeli mamy na serwerze jakiś projekt, to należy stworzyć katalog, wleźć do niego, następnie zrobić git init, przy czym uwaga, git init nie można zrobić po prostu, ponieważ wtedy on zrobi katalog.git, który następnie należałoby pracowicie wyciągnąć jego zawartość do katalogu tego głównego. Ale można zrobić opcję B i wtedy znaczy, że w tym projekcie nie chcemy mieć plików, tylko samo repozytorium gitowe. Następnie wyedytować sobie hooks, a następnie zrobić gitrc. I gitrc jest oczywiście opisane w dokumentacji, ja pokażę, jak ono wygląda. Ono ma to, w zasadzie tutaj nie ma co tłumaczyć. Podajemy po prostu ścieżki, tudzież podajemy dosłownie kilka informacji typu jaką ikonkę ma. Jeżeli tu, akurat w Pinginarach mamy taką ikonkę, tam był drugi projekt, który się nazywa Mirek Poster, on ma już na moim laptopie, widzę tę ikonkę. Jest szara, a na rzutniku już nie widać. No i też tutaj widać, że mamy moją gałązkę. Ops, prawie się udało, coś z siecią. Mamy moją gałązkę, mamy gałązkę główną i wszyscy są szczęśliwi. Jak już zrobiliśmy przygotowanie, to musimy wyciągnąć to,
to repozytorium, uwaga, jeżeli chcemy mieć dostęp read-write, to nie możemy po HTTP, tylko musimy po SSH. A następnie pierwszy commit, który musimy zrobić, to musimy napisać git push origin master. Ja zużyłem pół dnia, żeby się dowiedzieć, że git push przy pierwszym commicie nie zadziała. Nie wiem dlaczego nie zadziała, to jest jakieś wielkie są tutaj sekrety gitowe, ale jak się zrobi git push origin master, to już będzie działać cudownie. Chyba, żebyśmy w pierwszym gicie zrobili jakikolwiek commit, ale no to już bez przesady. Kolejny temat to jest, jak przejść z chyba najpopularniejszego systemu, czyli Subversion, na Gita. Otóż, jeżeli będziemy używać, jest program Git SVN, który po prostu jest Gitem, który się posługuje protokołem Subversion. I on działa mniej więcej dobrze, jeśli działamy jako klient. Jeżeli chcemy wyciągnąć całe repozytorium i działać jako serwer, to musimy zrobić jeszcze taki plik users.txt, lub jakkolwiek się nam musi nazywać. W szczególności nie musi być w katalogu z projektem, może być gdziekolwiek, nawet na TMT, bo będziemy go używać tylko raz. Gdzie musimy napisać nazwa usera SVN-owego równa się nazwa usera gitowego. I wówczas jak zrobimy fetch, to możemy tego SVN-a zamknąć i skopiować gita do naszego serwera. O której miałem skończyć? 8 minut. To świetnie, to w takim razie... Dopisz jeszcze parę slajdów i dociągnij. Nie będę dorysowywał paru slajdów, tylko zapytam o pytania.